Cześć, witajcie. Dzisiaj taki trochę świąteczny filmik, ale chciałem wam pokazać, bo już część rzeczy do remontu Ursusa C360 kupiłem. Tutaj na przykład ten uchwyt zaczepu, czy też śruby rzymskiej. Tamten po prostu jest taki pourywany, pospawany, takie dziadostwo. Ten też nie jest w najlepszym stanie, bo tu widzę, że te kółka są jajowate, ale zawsze to lepsze niż tamten pospawany. Także takie coś mi się udało kupić. Tu dostałem w gratisie, słuchajcie, o. Kupiłem kolektor wydechowy, bo tamten jest urwany tutaj w tym miejscu. Pewnie przez gdzieś tam gałąź zahaczył. Nie wiem, czy jest potrzebne, czy nie, ale kupiłem też tą listwę do wtrysków. Do wtrysków. Tutaj jeszcze kupiłem filterki, słuchajcie, paliwa. Dwa. Komplet tych rurek, bo tam też coś brakuje. To kupiłem jeszcze przed świętami, ale nie było czasu, bo wiecie, święta, no to nie było czasu za bardzo na nagrywanie. No i teraz tak, chwilkę, mówię, znalazłem dla was czas. I pokażę tutaj, także tu jest komplet tych wężyków do paliwa. Tu jest też wężyk paliwowy, bo tam od pompy trzeba będzie go poprowadzić. Tu jeszcze jest od pompy wtryskowej jeden i drugi, te węże. O! Dodatkowo, oczywiście tam nie było cięgła tego do gazu, tutaj też kupiłem to cięgło do gazu. W sumie można byłoby je samemu zrobić, bo mam takie jakieś tam śruby, nie śruby, druty, pręty, ale mówię, też kupię. Do tego zestaw uszczelek miedzianych różnego typu, między innymi wtryskiwacze, tutaj też widzicie, są takie, też kupiłem je, bo warto je zmienić, żeby tam nie ciekło, bo nie wiem, zresztą nie wiem, w jakim to stanie. Podkładki sprężynowe, śruby tutaj przelewowe, specjalne uszczelka do odstojnika. Co jeszcze? O! Tutaj też te podkładki sprężynowe. Te śruby, ponieważ tam brakuje chyba dwóch sztuk. Tak, wziąłem dwie, bo nie pamiętam dokładnie ile tam, ale kojarzy mi się, że dwie były potrzebne, więc kupiłem te dwie śruby do klawiatury. Jednocześnie one są też do pokrywy tej klawiatury. No i słuchajcie, jeszcze ten filterek, czy odstojnik, czy ja tam różnie to się nazywa. No to schowamy tak, żeby nie zajmował miejsca. O! Te wężyki. No i słuchajcie, rozpoczynamy taki powolny, nie powiem remont, bo to jeszcze do remontu daleko, ale najważniejsze jest co? Najważniejsze jest to, że będę starał się go w pierwszej kolejności odpalić, uzupełnić te braki, które on tam ma. I odpalić, ale jeszcze jedna rzecz, ale tu jest ten właśnie filterek paliwa chyba, o, kiedyś kupiłem nowy, no i tak mi został, także jego też tam dołożymy, bo on się przyda. Pompka ręczna tam jest, zobaczymy, to jego tutaj też dorzucimy. No i co, to trzeba przygotować ze sobą. Widzicie, mam jeszcze drugą pompę wtryskową, gdyby coś z tamtą było nie tak. Ale jeszcze... O, żeś ty... Ale jeszcze jedna rzecz. Nie. Muszę to sprzęgiełko też kupić. Wałek się kręci, może być dobra. No to w farmacie się okaże. Okaże się. Tu tymczasem... Wrzucę to do auta. Ale słuchajcie, co mi się udało, parę rzeczy kupić do tego zetora też. I to są, słuchajcie, świetne rzeczy. Bo tu mamy... co to jest, kurczak? To jest pompka olejowa, tak wygląda mi. Bardzo olejowo. Ale mniejsza z tym, słuchajcie, tu jest przekładnia. Ale to trzeba tylko... wytargać stąd. O, widzicie? I tu cały komplet. Także to skręcę, złożę. I to idzie do tego właśnie zetora. Co jeszcze? Filter, słuchajcie, też
No tutaj też ten filterek paliwa jest. On jakiś taki lichy, jakby nie od tego. Mniejsza z tym, on idzie tak samo do tamtego zetora. Tutaj jest ten, co trzeba, filtr oleju. O, i tutaj mam ten sam. O, popatrzcie, właśnie tego szukałem. Tego właśnie szukałem. No to kolego, dziękuję Ci bardzo, bo żeś mnie uszczęśliwił właśnie. Pozdrawiam serdecznie. To jest ten filtr, którego szukałem tyle czasu, z napisem Janota. To jest oryginalny 46 i początek 47 roku filtr. Dzięki Ci bardzo serdeczne. Nie wiem, czy to zrobiłeś specjalnie, celowo, czy niechcący, ale pozdrawiam. Także mam to, co chciałem mieć. Także to na pewno nie idzie do żadnego innego ciągnika. To pójdzie do tego. Bo tamten Janota, to ja go gdzieś jeszcze mam. O, i widzicie, i tamten filtr właśnie Janota zastąpi te dwa filtry, bo te filtry były trochę późniejsze. Tamten był pojedynczy, właśnie taki jak w niebieskim. Więc tutaj to wrzucimy. Ten filtr paliwa. Coś jest nie tak, to nie jest ten, co trzeba. No, to nie jest ten, co trzeba, bo to jest bocianowski. Teraz dopiero się spostrzegłem, bo 47 rok ma tutaj z boku. On musi mieć w ten sposób tutaj takie do boku przykręcone. Kurczę, szkoda, że nie mam pod ręką tamtych zetorów. Nie, tu jeszcze tego nie przykręciłem. W każdym razie to ewentualnie to wymienimy. A, no i jeszcze słuchajcie, ważna rzecz. Trzeba by tą pompkę wziąć gdzieś na warsztat. A słowem jeszcze takie, to jest 30 czy 60 pompa? Bo ona dosyć, no nie wiem, luzów nie ma. Ale mimo wszystko tam już jest pompa, nie będziemy tego rozbierać. O! Raz, dwa. Taki trochę świąteczny odcinek. Ale nie mogę się doczekać tamtego, żeby go też zrobić. A przy okazji jeszcze w tym roku będzie kilka ciekawych filmików. Mam nadzieję, że zdążę. Także przy okazji Was zapraszam do oglądania. Ale tutaj muszę przygotować jeszcze to, bo chyba ten kolega tutaj ode mnie będzie próbował odpalić tą 60, dlatego kupiłem te wszystkie rzeczy, które wam pokazałem. No i chcę mu to dać. No ale on to będzie chciał jutro rano, cholera. O, jest, dobra. Koło pasowe czy tam jest? Nie wiem, czy jest. O! Bierzemy koło pasowe i bierzemy wiatrak, bo to koło pasowe to się okaże, czy jest potrzebne, czy nie. Aha, jeszcze zobaczymy, może w tym roku przerzucę, znaczy założę te ciężarki. Ciapek z turem wylądował już na polu. No i może jeszcze zdążę wywapnować. Tu mnie czeka jeszcze też mnóstwo roboty z tymi rzeczami. Co myślicie o tym, żeby jeszcze w tym roku wysiać żyto, słuchajcie, bo mam taką możliwość wysiania żyta ozimego. No ale w sumie mrozu nie ma, gleba mokra, więc warunki można powiedzieć, że są bardzo dobre. Można by to wysiać. Co myślicie o tym? O, widzicie? Tu. Tu jest jeszcze właśnie ten sam filtr od bociana. Także to pójdzie w kamazie, bo tamten, tak jak powiedziałem, pospawany, brzydki, paskudny. Ten widać, że to są te, słuchajcie, takie jajowate to jest. Ale zobaczymy. Te są dwa, górne i ten środkowy jest dobry, nieruszony. Może będziemy tu zaczepiać. Zresztą zobaczymy, bo to było tak, w takim, można powiedzieć, gratisie do zaczepu. A zaczep już założony przy tym żółtym, widzieliście. Także tu jeszcze ten, takie coś. No dobra, no. To tyle w dzisiejszym odcinku. Takim krótkim, na szybko. Widzicie, będzie montowana przekładnia do
do tego zetora tu na tył i uda się go złożyć. Tutaj będzie ten filtr pojedynczy, co trzeba. Uda mi się chyba jeszcze tutaj założyć filtr powietrza, ten co trzeba. No i w sumie będzie, no tam widzicie, podnośnik zdjęty jest, jest przygotowane pod przekładnię. No i no i będzie tutaj oczywiście miska z przodu, ta co trzeba. Także będzie właściwie absolutnie oryginalny zetor 47. No do remontu, Także to składam wszystko do kupy. Ponawiam jeszcze prośbę, jeśli macie taką oponę drugą, to ja chętnie się na nią zapisuję. A jeżeli nie, no to się mówi trudno. No. To tyle na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. I trzymajcie się, wesołych świąt. A przed nowym rokiem na pewno się jeszcze zobaczymy. Cześć!